Jest sobie taka FIFA, w której na moich kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt strzałów rywal oddawał raptem 2 uderzenia i to wystarczyło mu, by mecz zakończył się remisem. No a ja za każdym razem jako absolutny dominator mogłem co najwyżej wtedy zareagować po każdym straconym golu w stylu: o Boże, to ten człowiek? To uczynił? To jest dla mnie bez wątpienia najgorsza FIFA aktualnej generacji, ale o niej porozmawiamy później, bowiem w dzisiejszym materiale pierwszy raz na tym kanale przyjrzymy się wszystkim piłkarskim produkcjom od EA wydanym na Xbox One oraz PlayStation 4 i ułożymy je od najlepszej do najgorszej. Przy czym jest to oczywiście mój subiektywny ranking, ale też będę wdzięczny, drogi widzu, jeśli w komentarzu napiszesz, która FIFA na aktualnej generacji konsol jest dla Ciebie najlepsza, a która najgorsza, no bo naturalnie myślę, że nie tylko mnie ciekawi, co na etapie sierpnia 2019 roku rządzi w Polsce i czy cały czas dominować będą 16 jako najgorsza oraz 14 jako najlepsza odsłona serii. My jedziemy jednak z tematem. Miejsce szóste, czyli ta najlepsza gra i dla mnie jest to cały czas FIFA 15. Nie chodzi mi tu tylko o gameplay, ale także o cykl życia samej gry, bo Ultimate Team, pomimo tego, że to właśnie w 15 wprowadzono widełki cenowe, a rynek był zmasakrowany przez końce, był tam po prostu bardzo wyważony, a sam rynek nie był jeszcze zaspamowany setkami bezmyślnie wydawanych kart. I to wszystko sprawiło, że każdy, kto tylko chciał, mógł z pomocą handlu, który był tam naprawdę łatwy, zarabiać miliony i wyróżniać się na tle innych graczy, którzy tak jak w FIFA 19, niezależnie od tego, czy byli słabi czy mocni, nie dostawali setek tysięcy monet i dziesiątek wysoko cenionych kart za wyzwania tygodniowe, nagrody za FUT Champions czy Division Rivals. W 15 po prostu nie było praktycznie takiej możliwości, żeby w ręce byle Janusza dostała się taka karta jak Tots Ronaldo czy Ruud Gullit. No i do tego sam gameplay był dość szybki, zabawny i pozwalał na strzelanie przepięknych bramek. Przy czym nie było w nim nadzwyczajnie denerwujących schematów ani jakichś randomowych, nierealistycznych zagrań pozwalających nam zdobywać bramki. Ta gra po prostu bawiła, no i też przede wszystkim w 15 pojawiła się cała licencjonowana Premier League ze wszystkimi stadionami i twarzami zawodników. No jak wiemy, to też mocno pchnęło całą produkcję do przodu, więc ogólnie była to bardzo zrównoważona gra. Dla mnie najlepsza, na tyle fajna, że to właśnie za czasów 15 wystartowała Kartomania. Miejsce piąte to oczywiście FIFA 14, no i tutaj nie ma o czym mówić, bo wszyscy znamy tę historię. 14 przetarła szlak dla kolejnych odsłon na konsolach nowej generacji i chociaż obecnie ta produkcja jest przestarzała i w porównaniu do takiej 19 to ona praktycznie nic nie oferuje, to przede wszystkim w realiach 2013 roku ta gra dawała to, czego w tamtym czasie oczekiwali gracze, to znaczy pozwalała w łatwy sposób się zabawić, przez to nawet ta denerwująca główka Benteke już 5 lat temu uchodziła za mema, a nie coś, co sprawiało, że 14 jest najgorszym gniotem, więc tutaj sprawa jest raczej oczywista. Natomiast idąc dalej, do miejsca czwartego, no to w tym miejscu sytuacja robi się naprawdę ciężka, bo każda kolejna FIFA ma tyle minusów, że nie wiadomo na czym się skupić, ale mimo wszystko jako trzecią najlepszą, a czwartą najgorszą odsłonę ja uznaję FIFA 18. Wielu osobom ta produkcja od razu skojarzy się z niezwykle przehajpowanym Drivenem, który wchodził jak nigdy wcześniej, ale realnie ten Driven, czyli mocny strzał po ziemi, to było jedyne niezwykle OP zagranie w całej grze, a strzał po ziemi to nie jest przecież coś, co nie zdarza się w prawdziwym futbolu, wręcz przeciwnie. Driveny to w rzeczywistości jeden z najczęściej używanych sposobów na zdobycie bramki, więc ostatecznie ja osobiście wolę strzelać i samemu oglądać strzały po ziemi, niż na przykład El Tornado, dośrodkowanie z woleja i strzał głową, no bo jednak takiego zagrania to ja chyba w prawdziwym futbolu jeszcze nie widziałem. W 18 można się było bawić, ale dało się też grać w niej na poważnie. Ultimate Team był bogaty w wiele kart, w tym fajne ikony jak Henry, Ronaldo czy Ronaldinho, no i mieliśmy tutaj dodatek Mistrzostw Świata, który pomimo tego, że dawał zbyt wiele możliwości szybkiego zdobycia genialnych kart, to ogólnie podobał się ludziom i raczej wszyscy dobrze wspominają zarówno Mistrzostwa Świata w Rosji, jak i sam dodatek, więc uważam swój wybór za słuszny. Natomiast idąc dalej, do trzeciej najgorszej FIFA na obecnej generacji, to tutaj ląduje, jak dobrze nam obecnie znana, FIFA 19. No niestety, te schematy, które działają w 19, jak wspomniane El Tornado, czy strzał z 20 metrów z pierwszej piłki, to nie są rzeczy, które bawią. Dodatkowo obecny rynek i ogólnie cykl życia tej gry, no to jest jakiś dowcip i jej nawaliło tyle kart, że ikony przestały się wśród nich wyróżniać, więc na spontanie wydali w środku gry wersję Optimus ikon, żeby one znowu zyskały trochę blasku, a na koniec znowu FUT został tak, przepraszam za słownictwo, ale to się inaczej nie da, zasrany tymi kartami, że nawet taki paczkowy Janusz jak ja zaczął trafiać ikony czy to Wandajków. Dodatkowo gra na bota przez te strzały z pierwszej piłki i randomowe akcje także stoi na bardzo niskim poziomie i nie jest zbyt przyjemna, więc tutaj można było jeszcze długo wymieniać, ale tylko z racji na rzeczy, o których tutaj wspomniałem, uznaję FIFA 19 za trzecią najgorszą grę obecnej generacji. Natomiast drugie miejsce na podium zajmuje podobny tytuł, tylko że z odwróconą dziewiątką. Gra na bota w 16 nie była nieprzyjemna, tylko po prostu nie istniała, a gameplay po tym co mieliśmy w 15 został totalnie ograniczony do absolutnego minimum w taki sposób, że fan z gry spadł jakieś 70%, bowiem tutaj trudno było o pokaźne strzały z dystansu i rozsądną grę w obronie, która realnie zaczęła wyglądać jak u gości z B-klasy. Więc myślę, że temat 16 jest wszystkim zbyt dobrze znany i nie ma co tutaj marnować czasu na klepanie w kółko o tym samym, więc przejdźmy już do miejsca pierwszego, gdzie wylądowała oczywiście FIFA 17. We wszelkich ankietach społeczności, które na przestrzeni tego roku widziałem na zachodzie, to właśnie ta produkcja plasuje się na szczycie jako najgorsza FIFA ostatnich lat i na tym etapie ja się już z tym zgadzam. Gameplay w 17 był niezwykle niezrównoważony i nie wiem z czego to wynika, ale pomimo tego, że nigdy nie miałem i obecnie też nie mam takich problemów, to przez ten jeden rok w 17 bardzo często zdarzało mi się coś takiego, że grałem na gościa, którego absolutnie dominowałem i oddawałem na niego dziesiątki strzałów, a on dwa razy wchodził na moją połowę, oddawał dwa strzały i ze mną remisował albo czasem nawet wygrywał. W żadnej innej produkcji nie odczuwałem takiego handicapu jak w 17. Liczba moich strzałów, które wylądowały tam na słupku czy poprzeczce jest po prostu niezliczona i tego zjawiska nie da się w żaden racjonalny sposób wytłumaczyć, no bo niby co? Za każdym razem jak odpalam 17 to nagle zapominam jak się wychyla drążek na padzie, no to przecież jest kpina. No ale też przede wszystkim ta gra stawiała na randomowość i trudność przebicia w obronie. Najlepsi napastnicy w FIFA 17 mieli średnią bramek na mecz na poziomie 0,65, a ci wybitni 0,7, podczas kiedy w takiej 14 czy 15 najlepsi strajkerzy strzelali luzem średnio co najmniej jedną bramkę na mecz i nawet w takiej 19 przez długi czas topka utrzymywała się ze średnią goli na mecz na poziomie minimum 0,85. Więc 17 to nie była przyjazna gra, rynek też był podniszczony i zalany kartami od czapy. Do tego grafika była obrzydliwa i ciemna, no ona chyba także była najgorsza ze wszystkich FIF obecnej generacji. Przez pierwsze pół roku od premiery 17 bardzo cieszyłem się tą grą, no bo nie wierzyłem, że da się wydać coś gorszego od 16, no ale jak widać jednak się dało. I tak będąc już na etapie kwietnia 2017 roku zrozumiałem, że obecnie jest jednak jeszcze gorzej niż rok wcześniej. Natomiast gdzie do tego rankingu wciśnie się już niebawem 20, pożyjemy, zobaczymy. No więc no cóż, to było moje zestawienie fifek aktualnej generacji od najlepszej do najgorszej. Jak wy się na to zapatrujecie i czy chociaż w małym stopniu się ze mną zgadzacie? Czekam na feedback, a póki co na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!